24h.pl. Nowy rok akademicki, nowe wyzwania. Kolejnym etapem naukowego tournée jest Świnica, Liceum im. Jana Kasprowicza, liceum z tradycjami. Mówiłem dzisiaj o bezpieczeństwie elektrycznym, czyli jak korzystać z prądu i się nie zabić. Jest to tematyka ważna, jest to propagowanie podstawowej wiedzy elektrycznej, która jest potrzebna naszemu społeczeństwu. Nasza współpraca z Politechniką Wrocławską trwa już od co najmniej 8 lat. Nasi uczniowie korzystają bardzo dużo z tej współpracy. Przede wszystkim klasy matematyczno-fizyczne, które od pewnego czasu mają nazwę klasy politechnicznej, dzięki tej współpracy korzystają z systematycznych wykładów z matematyki wyższej, wykładów z fizyki, zajęciach laboratoryjnych z fizyki. Klasy biologiczno-chemiczne korzystają z zajęć laboratoryjnych z chemii na Politechnice Wrocławskiej. Nową rzeczą od tego roku są zajęcia teoretyczne i praktyczne z elektrotechniki, które poprowadził pan dr Gwoździewicz. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Politechniką Wrocławską, bo zajęcia, które oferuje nam Politechnika, zajęcia na przykład laboratoryjne, stanowią wspaniałe uzupełnienie dla programu edukacyjnego pierwszego liceum, ale także swoistego rodzaju wprowadzenie i bramę do przyszłych studiów, a wielu z naszych uczniów wybiera Politechnikę jako docelową uczelnię, na której chcą studiować. Poza tym przygoda, spotkanie z innymi nauczycielami, z wykładowcami, z profesorami, doktorami, pracownikami akademickimi, to zawsze jest i wyzwanie, ale także wartość dodana do tej współpracy. Dzięki temu uczniowie mają okazję spotkać się z innymi, z ludźmi, jak gdyby z trochę innego świata, ze świata, do którego dopiero dążą. To tak troszeczkę jakby my, Ziemianie, przenieślibyśmy się na chwilę na Marsa. To zawsze wzbogaca.